Po pomyślnym zarejestrowaniu licencji powinniśmy rozpocząć pracę od podstawowej konfiguracji w programie. Na początku będzie to ustalenie użytkowników programu, na których będziemy się logować. Ewidencja użytkowników oznaczona jest ikoną człowieka przed monitorem. Zobaczmy, co się w niej znajduje. Podstawowym użytkownikiem jest wbudowane konto admin. Posiada ono najwyższe uprawnienia w programie i to z tego konta, będąc na serwerze, powinniśmy wykonywać archiwizację oraz aktualizację programu. Dostęp do tego konta jest zalecany dla administratorów lub jedynych użytkowników programu, gdyż posiada ono zaawansowane funkcjonalności. Niektóre z nich nie będą konieczne do normalnej pracy dla zwykłego użytkownika programu. Ustalenie tej kwestii zależy od naszych preferencji pracy na programie, od zasad bezpieczeństwa, jak i potrzebnych dostępów do poszczególnych funkcji. Użytkownik admin przypisany jest do systemowej grupy administratorzy. To na podstawie grupy praw dostępu będziemy ustalać poszczególne uprawnienia dla danego użytkownika. Grupy praw dostępu określamy w menu, wchodząc w zbiory, narzędzia, grupy użytkowników. Ustawiając się na danej grupie, mamy możliwość konfiguracji uprawnień dostępu do poszczególnych funkcji w programie. Możemy zaznaczyć określone ewidencje, wybrać określoną ilość dokumentów, zestawień i wiele więcej. W tym miejscu możemy w prosty sposób określić zakres oraz poziom, dla którego dany użytkownik będzie miał dostęp. Mamy możliwość szczegółowego określenia, czy będzie to korygowanie, wprowadzanie, przeglądanie, czy brak praw. Na przykładzie tworząc kolejnego użytkownika, którego nazwijmy na przykład pracownik 1, zaznaczymy mu, że będzie miał dostęp tylko do płac. Dlatego damy tu brak praw i klikniemy ustaw prawa dostępu, a program sam ustawi odpowiednie rzeczy. Dajmy OK i zamknijmy tą ewidencję. Wchodząc z powrotem do ewidencji użytkowników, skupmy się na użytkowniku admin. Mamy możliwość określenia jego poszczególnych parametrów. Będzie to zakładka dotycząca logowania, gdzie możemy określić m.in. typ logowania i hasło. Zakładka właściwości, na której określimy, czy ma mieć dostęp do korzystania z modułu www logowaniem zdalnym oraz czy w danej chwili ten użytkownik jest zalogowany na jakiejś maszynie. Możemy tutaj również włączyć opcję, która sprawi, że zapisywane będą informacje o wykonywanych przez użytkownika operacjach na programie. Włącz śledzenie operacji bazodanowych. Kolejnymi zakładkami będzie interfejs, na której możemy określić indywidualne parametry wyświetlania ekranu oraz zakładka internet, na której ustawimy serwer pocztowy wychodzącej w przypadku korzystania z obiegu dokumentów czy na przykład wysyłki pasków płacowych na maile pracowników. Spróbujmy teraz dodać nowego użytkownika. Należy pamiętać, że tylko z poziomu admina wprowadzimy takiego użytkownika i określimy mu grupę praw dostępów. Wciskamy tu przycisk plusa, nadajemy nazwę na przykład pracownik płac, imię Jan, nazwisko Kowalski, stanowisko płacę. Grupę praw dostępu użyjemy takiej, jak wcześniej utworzyliśmy, czyli pracownik 1 i zatwierdzamy przyciskiem OK. Ilość wprowadzonych użytkowników określa zazwyczaj ilość jednoczesnych połączeń do bazy danych z różnych stanowisk. Należy jednak pamiętać, że w limitach licencji sprawdzana jest ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników, tak więc wprowadzonych kont może być więcej, natomiast w danym momencie zalogowanych może być maksymalnie tylu użytkowników, ile wykupionych stanowisk posiadamy w licencji. Po określeniu i wprowadzeniu użytkowników do programu możemy rozpocząć od wprowadzenia pierwszych danych do programu. Podstawową ewidencją będzie ewidencja firm dostępna pod ikoną dwóch budynków lub przez zbiory wybór firmy. Możemy obsługiwać jedną lub wiele firm w zależności od zakupionej licencji. To w tym miejscu określimy dane identyfikacyjne naszego podmiotu, dane adresowe oraz poszczególne parametry związane z naliczaniem, czasem pracy itd.
Na samym początku wprowadzamy NIP firmy, dzięki któremu możemy pobrać podstawowe dane rejestrowane w GUS. Wprowadźmy tutaj NIP Symfonii i kliknijmy pobierz dane z GUS. Uzupełni się nazwa skrócona, nagłówek dokumentu, data rozpoczęcia działalności czy adres. Skupmy się teraz na zakładkach. Pierwszą zakładką będą dane, w której wprowadzimy m.in. nagłówek dokumentu, REGON, określimy rodzaj podatnika i rodzaj jednostki. Kolejną zakładką będą dane do przelewów. Wprowadzamy tu rachunek bankowy naszej firmy w ewidencji rachunki bankowe, rachunek instytucji ZUS, Urzędu Skarbowego i instytucji PPK. Rachunki mogą posłużyć do wykonywania przelewów z programu do systemu bankowego. Mogą to być przelewy wynagrodzeń, składek do ZUS czy zaliczek na podatek dochodowy. Pozostałe zakładki to dane adresowe, w których widnieje nasz adres, inne dane, RODO. Kolejną ważną zakładką jest zakładka parametry, która określa szereg dodatkowych ustawień indywidualnych dla każdej firmy. Między innymi naliczanie, w której określimy na przykład indywidualną składkę wypadkową. Kolejne zakładki to PPK, jeżeli firma przystąpiła do programu. Następnie karty pracy, parametry dotyczące ustawień czasu pracy oraz obliczania nadgodzin. Karty zasiłkowe, karty urlopowe oraz nieobecności. W kolejnej zakładce definicje jest możliwość zawężenia dostępnych definicji list płac i definicji dekretów księgowych, jeśli w danej firmie nie chcemy korzystać z pełnych definicji wprowadzonych dla całego programu. Następnie zakładka kadry z dodatkowymi ustawieniami i określeniem adresu e-mail DW firmy. Następnie lokalizacja z lokalnymi ustawieniami definicji, parametrów grup praw dostępu czy zamykania ewidencji. Kolejno eksport, dzięki któremu będziemy w stanie połączyć nasz program z płatnikiem ZUS, z systemem obsług dofinansowań oraz z instytucją PPK. Na kolejnej zakładce import jest przydatna opcja, dzięki której ustawimy parametry dostępowe do ZUS PUE, z której zaimportujemy później zwolnienia lekarskie do programu. Dodatkowo mamy możliwość obsługi tzw. flexi, usługi wynagrodzenia na życzenie. Na sam koniec znajdziemy zakładki udostępnianie, dzięki którym udostępnimy firmę na portalu pracowniczym www. albo włączymy wymianę danych z HASYS, dzięki którym możemy parametryzować przechowywanie dokumentacji w programie. W zależności od ustawień mogą one być zapisane w bazie danych lub na dysku twardym w innej lokalizacji oraz podpisywanie PDF, umieszczając informacje o osobie podpisującej. Na sam koniec znajdziemy notatki.